Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach plastycznych. Dzisiaj trzeci odcinek cyklu wiosennego. Do tej pory zrobiłam dla Was biedroneczkę oraz pszczółkę. Dzisiaj przyszła kolej na żabkę. Żeby zrobić żabkę, będę potrzebowała koło, dwa prostokąciki i cztery łapki wycięte z zielonej kartki papieru, dwa białe kółeczka, dwa czarne kółeczka i czerwony prostokącik z czerwonej kartki papieru. I teraz Wam pokażę, jak z tych elementów złożyć żabkę. Żabka gotowa. A teraz, moi drodzy, chciałabym Wam pokazać, co możecie ze swoimi pracami plastycznymi zrobić. U nas w bibliotece stworzyliśmy taką wiosenną ścianę. I takie prace będzie można do tej ściany przyczepić za pomocą samoprzylepnych płatków. W domu możecie sobie przykleić takie prace do szyby, do lustra, można także
do drzwi od szafy. Tylko pamiętajcie, że najpierw musicie zapytać rodziców, czy możecie to zrobić. Kładki samoprzylepne już są na miejscu i zapraszam na spotkanie z wiosną. To nasza wiosenna ściana. Jak zapewne pamiętacie, robiliśmy kiedyś takiego kwiatka. Ten kwiatek jest duży, w rozmiarze XXL. Potem robiliśmy biedroneczkę oraz pszczółkę. A żabka będzie miała swoje miejsce w stawie. I w ten sposób możecie także udekorować swoje pokoje. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.